Po dłuższym okresie już od śmierci na twoim albumie z zupełnie nowymi kawałkami, przynajmniej dla takiego szerszego grona odbiorców, pojawia się Robert Dylewski. Koduch został przeze mnie odkryty ponownie przy okazji płyty Izrael gra kulturę, kiedy zastanawiając się, jak tutaj zespół jakoś tak namówić do reaktywacji, rzuciłem pomysł, żeby może nagrać po prostu starsze utwory, takie kultury, które nigdy nie były zrobione, i wtedy zespół się tego podjął. Ja, przeglądając swoje archiwa, szukałem różnych wersji, różnych utworów i tam natknąłem się tego Lekko Ducha. To jedyna wersja, jaką znam, bardzo mi się podobała. To była wersja, w której tak naprawdę można było tylko i wyłącznie zdobyć tempo, jakąś tam bazową linię melodyczną plus głos Roberta. Jestem lekko duch i człowiek bez pewności.